Dzisiaj Chrystus Pan przez Henocha, przez Eliasza, objawia nam, przez Daniela, objawia nam tajemnicę wewnętrznego wyrażenia i objawienia tajemnicy, ta, która musi się wyrazić, a ona się już wyraża. Jaka to jest tajemnica? List świętego, list do Efezjan, rozdział 3, list świętego Pawła, werset 9, jest napisane: i wydać na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu Stwórcy Wszechrzeczy. Jaki to tajemniczy plan jest? Oczywiście tajemniczym planem wedle dzisiejszego Kościoła jest to, żeby był obrzydliwie bogaty i nie wiedział, co robić z pieniędzmi. Ale to nie jest plan. To nie jest plan Boży. Plan Boży to jest właśnie ten, o którym rozmawiamy. Bo u Izajasza, Jeremiasza, Judyty, Samuela, Daniela nie widzimy, że Bóg nagradza bogactwo i że planem jest bogactwo. Bo Nabuchodonozor to przeszedł. Władzę otrzymał. Jednocześnie, gdy uważał, że to jest wszystko od niego, upadł. I było tak z wieloma. Jest tutaj sytuacja taka, że ta władza, tą władzę ma Bóg, a jednocześnie i Synowie Boży. Powiem Państwu, oglądałem taki program w telewizji. Zawsze jak oglądam program telewizji, to nie oglądam ten program dla samego programu, ale dlatego, że on mówi o sprawach, które są w tym programie, a jednocześnie o rzeczach, które jakby sięgają dawien dawna pewnych spraw, pewnych tajemnic, które albo były rozwikłane, albo no po prostu były, ale nie wiadomo po co one tam istnieją. I było o Indianach, o właściwie ludach na ziemi, między innymi o Indianach, gdzie Indianie, nie wiem jacy to byli Indianie, którzy mieli taką pamięć, że ziemia nigdy nie należała do człowieka. Ani nie należała do żadnej cywilizacji, która na tej ziemi istniała. Ziemia jest miejscem, gdzie te cywilizacje tutaj przychodzą i mają zrobić jedną rzecz, bo ziemia jest jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie może wyewoluować świadomość. Ponieważ pozbawiona jest, to jest dosyć ciekawa sytuacja, o czym mówię, ponieważ dlaczego człowiek żyje na ziemi? Człowiek żyje na ziemi dla powstania synów Bożych. Jest to unikalna natura. Synowie Boże nie należą do żadnej, proszę Państwa, żadnej galaktyki, do żadnego gwiazdozbioru, do żadnej planety. Są istotami wewnętrznego boskiego życia. Są istotami wewnętrznego boskiego życia, która jest istotą światła. To jest samo życie wewnętrznej natury światła boskiego, które ma świadomość i najważniejszą rzeczą jest świadomość we wszechświecie. Świadomość. Dzisiaj świadomość się uważa jako mądrość wynikającą z umiejętności kojarzenia przyczyn i skutkowości. Ale prawdziwa mądrość Boża jest to bycie w jądrze prawdy. Czyli zjednoczonym być z boską tajemnicą wewnętrznego życia, które się w tej chwili coraz bardziej w nas otwiera. Tak, dokładnie. Ono się coraz bardziej w nas otwiera i możemy je tylko poznać przez boską tajemnicę uczucia, czyli miłość, miłosierdzie, wdzięczność. Więc ciekawą sytuacją, proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawy prawdy Bożej i poszukiwania Boga, jest to ciekawe jest to, że to jest bardzo proste. Trzeba być cichym, spokojnym i łagodnym. Czyli opanowanym, czyli tak naprawdę owoce Ducha Świętego. Trzeba mieć owoce Ducha Świętego, czyli być opanowanym, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, niosącym pokój, radość i miłość, czyli tak naprawdę oddanym, ufnym i uległym, czyli tak naprawdę cichym, spokojnym i łagodnym. Cichym, spokojnym i łagodnym ogólnie mówiąc o owocach Ducha Świętego. Nie jest to trudne. I zastanowić się należy nad jedną sytuacją, dlaczego ludzie uważają to za tak strasznie trudne.
żeby znaleźć miejsce ciche, spokojne i łagodne. I że to jest tak strasznie trudne. Bo chcą nie być takimi, tylko chcą nad tym zapanować.